No i dzisiaj się odkujemy za te wszystkie przykre słowa. Może handla? Ja nie wiem, co wy do mnie mówicie. Możesz trener jeszcze te ręce wyprostować bardziej. No wyprostuj. No właśnie. Czekaj, założymy ze 150 kg, to się same wyprostuj. Dobra. Na nogach! Nie tu, tu pani żyje. Tu pani żyje. Ale to traktujcie mnie jak wariata, co ja mam zrobić? Ja. No na ręce, posmarować. No, przejdzie najeść się tego. A jak my boksujemy i było tak? Wyprostuj, szybciej, woli, to samo jest tu. Witam was serdecznie na kanale Real Farmu. Po długiej przerwie, słuchajcie, to jest, dzisiaj będzie fantastyczny odcinek. Dzisiaj trener Bandel będzie trenował Strongman. No i dzisiaj się odkujemy za te wszystkie przykre słowa. Marcin, na początek chciałeś spróbować Strongmana. Walizki, konkurencja, która ze sportu walki też, w sportach walki też trochę pomaga. Alisa rowerem z tym lata. Wiem, że Joshua też Joshua z tym lata. Wiem, że dużo zawodników nie wiem, biega. Po co to jest, bo wszystkie te przeciwstawne właśnie są na wzmocnieniu tej całej struktury. Dokładnie, ale też wzmacnia korpus, sam w sobie sama stabilizacja. Dokładnie, słuchaj, to jest lekki ciężar. I to psychę wzmocni. Po 60 kilo do krawężnika i przed krawężnikiem sobie zawrócisz i przybiegniesz tutaj z powrotem. Akurat w tym czasie poleci po magnezję, bo zaraz będziemy ci dokładać. To jest rozgrzewka. Przybiegnę? No tak, tak. Słuchaj, to jest generalnie... Taka lajtowa rozgrzewka, jak na przykład te twoje żabki, czy tam co. A nie, no dobra. Tylko na prostych rękach idź, nie idź na ugiętych. Bo bicepsami lepiej. Tak, lecę, 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 lecę. Ja dalej nie wyprostuję. Jak was oglądałem w telewizji, to pamiętam, że te nawroty były ciężkie, że tam dużo osób. Trzeba było dobrze nawrócić. Tak, to jest to jak większy ciężar. A możesz trener jeszcze te ręce wyprostować bardziej. Nie wyprostuję. No wyprostuj. No właśnie. Czekaj, założymy ze 150 kg, to się same wyprostuje. Dobra, idź i weź magnezję od razu. Dobra, a my założymy tutaj. Jak, ciężko było? Nie chcę mówić, że nie, bo jak będę wyglądał później, ale nie było źle. Nie było źle, dobra. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Dobra, tu mamy teraz po 80 kg na rękę. Tylko poczekaj, Konrad przyniesie jeszcze gumy. A czemu na nawrotach zawsze to było ciężkie? Tak pamiętam z telewizji. Bo... Nie. Walizka jest długa. I jak wejdziesz, biegniesz na czas i będziesz chciał z nią szybko wejść w zakręt, to sam zaraz zobaczysz, i ona jest ciężka, to ona cię zawinie. Także wiesz, jak będziesz wychodzić z nawrotu, to ona będzie próbowała jeszcze ich. Dlatego jak kiedyś trenowałem z Pudzianem, to Pudzian mnie zawsze uczył, że jak biegniesz na czas, po nawrocie szybko postawić walizki i jeszcze raz podnieść. Wtedy nie ma tego, wiesz, tej siły odśrodkowej. No tak, bo to czuć, to ciągnęło, jeszcze one są długie. Nie ma tej siły odśrodkowej, że jak zawiniesz, ona już jest prosta, postawić, od razu poderwać do... A jest różnica w tych walizkach jakaś? Takie, a inne? Jest. Wiesz co, te się bardzo dobrze noszą przy nodze. Masz wysoko wstać. Są walizki, gdzie wstajesz stąd. Czyli już ciężej, tak? Są walizki, które są kwadratowe, że masz rączki tu, opijają się o uda. Są walizki, które masz cieńszą rączkę, grubszą rączkę. I to jest wszystko, robi robotę. A przed zawodami można spróbować sobie? Można zawsze. A wiecie, przed zawodami, wiedzieliście, przed zawodami na jakich będziecie to robić? Nie, to jest zagadka zawsze zawodów. Na przykład jak dostajesz hasło Spacer Farmera, to możesz się spodziewać tylko z czym to będzie. Ale wiesz, no czasami zrobią, na przykład na Litwę jak jechaliśmy, to była taka rura, gdzie walizka była w środku, no nie? Jak niosłeś ją, to ta rura się obijała, to o uda, no nie? Tutaj jest fajnie, bo masz wyżej. Dobra, teraz założymy. A magnezję? Teraz ona przyniesie. Dobra, to są takie uniwersalne. O, ej, żeby kółka nie spadały. Ty, no jak nawet inteligentnie wymyślone. To jest patent z Wery jeszcze. Patent z Wery, tak jest. A to wy wymyśliliście? Tak, autorski. To jest pomysł autorski. Jestem pod wrażeniem. Czyli mamy teraz 80 kg na rękę. 80 kg. Dobra, wcześniej ile było? 60. Magnezja. Czyli 20 podchodziło, tak? No, magnezja przyjdzie. To mam czekać na magnezję? Ta, no tak, poczekaj, bo to wiesz, zawsze jednak coś daje. No to bardzo dziękujemy. Ale to traktujcie mnie jak wariata, co ja mam zrobić? Ja. No na ręce, tak, posmarować. No, no, przejdzie najeść się tego. A był taki pomysł? Tu, w środku. Środek i tu między, najwięcej tu. Między pamiętaj, trzymają zawsze te trzy palce. Tak, te tak. To są tylko na dokładkę. To jest wykształcenie fizjoterapeuta. Nawet jak ty mi nic nie, tak naprawdę te to są takie, jakby ci je udzieli, to byś... Właśnie miałem powiedzieć, że nawet jak cię opierdzielą, to PZU ci za dużo za to kasy nie da. Tak, te. Najważniejsze są te trzy. Tak, przeciwstan.
Z wykształcenia nie wyglądam. Fizjoterapeuta. Żeby fizjoterapeuta, to nie był po treningu ci potrzebny. Tak, bo to już by było z utrudnieniami. Tak, to już tak nie będziemy grubo czynić. No dobra, a jak nie doprostowywuję tych rąk, nic mi nie będzie. Ale ja nie... Znaczy wiesz co, ja to miałem takie wrażenie, że ty trochę podciągasz na bicepsach, ale ty, jak ty masz niedoprosty i one są luźne, no to spoko. Bo to chodzi o to, żeby wiesz, ja widziałem, jak na walizkach kiedyś ktoś biceps urwał, no nie? Właśnie no, przez to, że unosił, podciągał. No nie, to ja nie podciągam, ja po prostu patrz, ja dalej nie wyprostuję. No to spoko. No to lecimy. Dobra, i to jest na odległość inaczej. Nie. Tak? Tą skórę, tak jest. Mocno złapać. Skórę, to jest szorstkie. Znaczy są dwie techniki. Jedna jest taka, żeby zawijać. Ja jestem fanem, żeby złapać tak, bo jak zawiniesz, patrz, masz dwie, tak jak ci Konrad powiedział, to też jest fajna. Jak masz mocny uścisk i zawiniesz, okej, okay. Ja na przykład podkładałem zawsze tak. A wiesz dlaczego? Bo jak zawiniesz, to się skóra obcierasz. I patrz, podnosisz, widzisz ile już masz ten? No. Ile już się chwyt otworzył? A ja wolę znowu zawinąć zawsze, nie? To jak mam zrobić? No jak trenerowi wygodnie? Trenerzy, jak ci wygodnie? Ja na przykład, ja podchodzę do walizek nie tak, tylko tak. A ja znowu zawinię. No jak ja mam startować w tych strongmanach, jak nie możesz... To są różne teorie. Tak, tak. To ja drugi raz nie wracam. A jak my boksujemy, bo tak. Wyprostuj, szybciej, woli. To samo jest tu. Można zrobić wszystko inaczej, a niekoniecznie. Dobrze kciukiem dociśnij palec wskazujący. O właśnie. O, leciut. Jest źle. Dobra, to ja idę jeszcze po. Nie, to do boku. No, nie rozkręćcie się. Gdzie? Dobra, tam. No, to czuć. I teraz trzeba je wyprowadzić. Prowadzamy. O, dobrze. I przyspieszamy teraz końcówkę, przyspieszamy. I luz. Jak łapy? Okej, ale zakręt najbardziej dojeżdża. Zakręt dojeżdżają. Ale widziałem to w telewizji, że to dojeżdża. Znaczy tylko... też jest taka technika, jak Krzysztof wspominał, że odkładasz. Mówił, i szybko, że spóźniałem tak. Mówił. Rozumiem, dlaczego oni też odpoczywają, inny w ogóle wysiłek. Nie no, do siły uderzenia to się w ogóle nie przekłada, ale... Powiem tak, myślałem, że będzie większy blamasz. Mówię, podejdę pod same walizki, ale będzie siara. Ale nie, no już jakoś chyba w miarę to wygląda. Wiadomo, przy innym, ale to akurat skala porównawcza do nich, to się tam nie mam co równać. No ale zobaczymy, bo oni nie będą chcieli mnie zajechać. Ściągamy te dyszki, to dokładamy, bo tu ciężar doszedł. Weźmy trener tą gumę, odciągnie. Strongman jest niby, słuchajcie, sportem indywidualnym. Ale tutaj pomoc przy treningu jest bardzo istotna, żeby te ciężary... Ktoś pomagał zdejmować i zdejmujemy dychę. Składamy 20. No i tu już się nam zrobi troszeczkę lepszy ciężar. A na siłowniach zawsze to ludzie nie chcą sprzątać, nie? No nie chcą właśnie, nie chcą. A, no właśnie, bo ty jest z tej strony inaczej patrzę. Ja mam tak, drugą stronę. Nie ukrywam, wiem, że to nie do końca, ja dorabiam sobie po treningach, tam na małych obciążeniach. Ale też, no tak, jak mam zdejmować, to zgryfa, zawsze sobie tłumaczę. Ktoś tam musi zaraz na tym ćwiczyć. No a jest mały ciężar. No i jak się szło z 80? Zakręca się bardzo źle. Jednak w telewizji nie ściemnialiście, jak tak skręcaliście się. Ja myślałem, że może troszeczkę tak. Takie samo, że na Nicole, na aktorstwo chcieliście, ale nie. To jednak faktycznie jest. To jest faktycznie. I masz im większy ciężar, z większą szybkością wejdziesz, tym te walizki cię jeszcze no dobra, bardziej odwiną. Ale poprawcie mnie, jak się mylę, no. Jako fan, jak oglądałem, były też takie, że na odległość. Też. To znaczy, możemy odkładać. Ale to możemy zrobić, jak ten marzyszymy. Słuchaj. Tak. O, ale ciekawy pomysł się narodził. Może tak, już. Wytrzymałościowo zrobimy. Znaczy to jest... Są... Patrzcie, a zobaczcie panowie, jaki mamy piękny tutaj, piękny do tego wyrysowaną linię, patrzcie. No. Można po tym prostokącie sobie spacerować. Do Łodzi można aż dojść. Albo do Łodzi. To znaczy, walizki były rozgrywane w dwojaki sposób, albo na odległość, albo na czas. Co było cięższe? Dla mnie na odległość. Na odległość. Ja wolę. No czasówki. Dobra, ale na przykład tutaj z zakręcaniem wtedy nie mogę odłożyć. Nie. Tam, gdzie upadnie walizka, koniec zakresu. Nawet jedzie. Jak się niesie na odległość, to tak. To wtedy ta technika wasza z odkładaniem nie daje. Nie, już nie. Wtedy musisz... Ale znowu zawijać mogę spokojniej. Ale to wiesz co, poczekaj. Wtedy wiesz co się robi? Nie zawijaj. Wtedy wiesz co się robi? Wchodzi się w zakręty większym łukiem, żeby cię tak nie zawijało. No jak masz, no, na przykład, rozumiem. Jak tutaj masz pachołek, idziesz na czas, to na czas robisz tak. A na odległość, żeby cię nie zawinęło, to już idziesz pach, tak, żeby wyjść prosto z zakrętu. No tak, bo czas i tak masz gdzieś, nie? Dokładnie. Dobra. I na odległość, powiem ci,
trzeba podobnie szybko biec jak na czas, a to dlatego, bo się noga i tak zmęczy, więc później albo ci padnie uchwyt, albo będziesz je trzymał, a noga będzie tak szła. No ale zależy, bo są różne techniki, jak ktoś ma na przykład silny uchwyt, jak od Chabowski czy Kopacki, no to oni się właśnie bardziej skupiali na tym, żeby to dobrze złapać, dobrze trzymać. Ja musiałem zapierdzielać na nie wpadało. A na Arnold Classic dochodziło to, że to się chwiało jeszcze wszystko, nie? Bo tam były takie wielkie te konstrukcje. To była rama. To źle? Dobrze, ja nie wiem. Rama od walizek różni się tym, że wchodzisz do środka, konstrukcja jest w kształcie czworoboku. Wchodzisz do środka, nie ma czegoś takiego, że tu ci się ołda będzie owijać. Ale znowuż rozstaw, do uchwytu jest gorsza, tak, bo jest rozstaw. I tak idziesz, tak? Dokładnie. No dobra. Możesz sobie... Dobra, setki. Co ja mam z tym zrobić? To samo. To samo, do przodu i wracam. Weź sobie magnezji. Po każdym przejściu bardzo się zmarło. To dlatego też, jak ja patrzyłem, jeszcze was tak nie znałem, bo ja byłem mało lat. Ciebie to nie pamiętam, bo ty inaczej wyglądałeś. Mniej korzystnie. Mniej korzystnie, to warto podkreślić. Ale Radzik był taki wielki, pamiętam. I wy, kurde, ten trening to było za 3 godziny i wy tam co chwilę odpoczywaliście. Tak. Ja sobie myślę, kurwa, co za trening, nie? Ale to inna specyfika, inne zmęczenie, nie? Tak, to inna specyfika, bo chcieliśmy do każdej serii podejść z maksymalną, można tak powiedzieć, świeżością. Ale wiesz co, ja teraz nawet czuję, że to, co to niby było, ale to trochę męczy. Męczy, bo tutaj męczy. Odpoczywamy, będzie gotowy, nie? Właśnie, i weź sobie teraz porównaj, że my robiliśmy pierwszą serię, tak jak ty, 60-kami, drugą serię setkami, trzecią serię 120 i właściwa seria 150 dopiero była. Także ty na razie się przygotowujesz do właściwej serii. Tą właściwą serię robimy 2 razy na przykład. Tak. 2 razy i to jest... Gdzie ja zrobię 2 razy właściwą serię? Znaczy, no zobaczymy, jak tobie z tym może pójdzie, to być nie? Właściwa seria. Może to być dla ciebie właściwa seria. A po czym tak... to poznacie? No jak, no jak na przykład nie dojdziesz albo coś, czy nie? Będzie lekko, ciężko. No ale to jest moja subiektywna ocena, to się nagrywa, to ja nie powiem jak ciota, że to jest... No to już jest trenera. Ale wiesz, ty weź teraz pod uwagę, że ty w rękę bierzesz więcej niż sam ważysz, no nie? W jedną rękę, teraz. Więc a ile to jest tutaj? 100 kilo w rękę. Równo sobie złap, patrz. Tak tu równo łapiesz, na środku, tam złap tak samo. A 100 żeby ci walizka nie wiesz. Co? To już jest dobrze, czy nie dobrze? 100 na rękę? Jak ważysz sam 9 dych? No, sporo. Słuchaj, dla zwykłego zjadacza chleba, który przychodzi na zawody, bierze to w rękę i trzyma, no to trzyma około 30-40 sekund. Nie? Trzyma, a ty jeszcze z tym idziesz, pamiętaj. Trzymać, a iść to są dwie różne sprawy. Tak. No to zaciskamy. A pas może jakiś, czy nie? I idziemy. Dawaj, dawaj. Mocny uchwyt. Tu głowa trzyma. Zakręcamy. Ale dobrze. Mocno. Jeszcze. Za tą białą linię. Szybciej. Za białą linię. Biała linia. Prawa ręka. Prawa ręka widzę trzyma mocniej. Jak? Dobrze powiedziałem? Prawa ręka trzyma mocniej? Nie wiem, nie skupiłem się na tym. Ale nie, no nie czułeś, który ci szybciej uchwyt siada? Ja trzymać to bym mógł, ale to faktycznie męczy trzymanie tego. To ja teraz na przykład, jak miał drugi raz od razu przejść, to dojazd. No to też dlatego to dowiesz. A teraz może zróbmy w jedną stronę, co? Nie. Wy chcieliście szybko, ale ja szybciej już tak nie mogę za bardzo. Nie, no spoko. Pokojnat tam podkręcał. Znaczy ja nie to, że podkręcam, tylko... No, motywujesz. Jak się krzyczy, to motywuje. No. To też racja. To nie jest tak, że teraz sobie ja robimy, żeby to też racja, bo to zawsze jak idziesz z boku i krzyczysz szybciej, mocniej, dawaj. No to pomaga trochę, nie? No i dobra, i czuję na pewno już przedramiona. Tak. Dlatego teraz dłuższa przerwa właśnie po to, żeby te łapy troszkę zregenerować, żeby to podejście kolejne było 100% zrobione na 100% siły. To są przeważnie, Marcin, strongmanie, cały czas wysiłki beztlenowe. Jeden wdech łapiesz i rura. Miałem powiedzieć, bo ja nie wiem, czy się nie dusiłem w trakcie, ale nawet o tym nie myślałem. Ja znowu łapałem, dobrze boi. Tak. To jest na beztlenówce. Krótki takie wdechy. Nie? Trochę jakbyś złapał, wjechał w nogi i czasem też na tej beztlenówce. To jest to, czego by mnie zawsze oduczaliście przy wejściach w nogi, żebym ja tego nie robił. To właśnie tutaj musimy to zastosować. No. 120 kg, tu już jest sporo. Gdzie mam teraz znowu tak zawrócić? Nie, teraz zrobimy jedną długość, przerwa i dopiero z powrotem. Dokładnie. Czyli dwie serie teraz te robocze. No właśnie, bo to nie są zawody, to jest trening. Ale te wasze treningi wyglądały jak zawody. Bo ja zawsze wychodziłem z założenia, że na treningu jak będziesz dobry i będziesz robił więcej niż na zawodach albo to samo, bo na zawody pojedziesz i będziesz śmiał. No to jest na zasadzie... Będziesz przygotowany na ten ciężar. To samo, będziesz się śmiał, będziesz wiedział na co cię stać.
Dlatego... Dobra, a często se zrywaliście te odciski? Ja teraz już nie, ale kiedyś miałem taką serię, że to zawody leciało. Ja przecież ze dwa razy w życiu miałem zerwane, to później ja z miesiąc czasu nie mogłem nic zrękę. Może później ta skóra się przyzwyczaja już, na tak. Początku tak to wygląda, nie? Później jak się za groty ściśniesz, to... A to już według preferencji. No, powiem wam, że teraz już tak jak dokładacie, to już respekt do tego mam, bo wiem, że mnie to zmęczy. No. Jeszcze pasażera tu ma trener na gapę, na lewej walizce. Żeby mnie nie uchlopił. A teraz zacząłem się trochę interesować się pająkami, jakimiś takimi wariatami. Nie, to jest nieszkodliwe. Nie, jak nawet to na ciebie wejdzie, to cię traktuje jak podłoże. Tak samo te wszystkie pająki, nie pająki. Brzydzę się, ale się oswajam. Ja powiem ci, najwięcej na tych walizkach wniosłem 185 kg, 20 metrów na czas. 185, czyli 190. Ile więcej niż tu? Mi się z tym udało 5 metrów przejść. To ile więcej? Z tym? Nie, 180 kg. Już miałem powiedzieć, kurde, oni się zesrał, to przejdę. To masz 120, 185, to masz... Znaczy nie, ty, nie wiem, czy my nie pomyliśmy, że to one nie ważyły, one ważą 45 kg. No ty już mi nie ujmuj. Nie, mówię poważnie, one ważyły 45, czyli teraz tu jest 80, 105. 55. Na 100% 45. 45? No nie, możemy zważyć. One były ważone podczas tych eliminacji na weże. Złap w rękę, powinieneś czuć. Nie, nie, no ja schodziłem cały czas. Bo 45 kg, bo 42,5 kg ważyło, na 100%, przekonany. Zresztą tego nie używamy. Ja myślałem, że to jest koło 55, że zaciskami 55 coś... one miały, ale z tymi wielkimi zaciskami. 45 kg one ważyły same. Właśnie. Dobra, powiedz mi, już kurwa nie baw się... Czyli mamy stówę. W Hipokratesa... Nie, kto mówił matematyki? Do matematyki Arystoteles. Arystoteles. Nie baw się w Arystotelesa, tylko powiedz mi, ile to waży. Stówa. To wcześniej stówa i teraz... To więcej jak stówa waży. To patrz. Rozbierzemy to i zważymy, przyniosę wagę i położymy na wagę. No to tak zrobimy, bo ja mi się coś kojarzy, że ona ważyła 55 kg pusta. No zaraz, zważymy, słuchajcie, po albo mamy 100 kg teraz, albo mamy 120. Nie no, nawet jak ważyła 45, no to mamy 105 kg. 105, tak? No. Bo już musi trener czuć sam. No już sam musi. Ja się słucham moich trenerów, moich mentorów. No, sam musisz czuć po sobie, czy jeszcze masz popuchnięte ręce, przedramiona. No dobra, ale jak ja na przykład nie mam pojęcia o tym, no to się czuje. Czuję. Czujesz się po sobie, czy już jesteś w stanie podejść. Nie wiem, bo ja się często też będę oszukiwał i na przekór. Z kolanem też 5-4 dni po operacji już boksowałem, a nie powinienem. No dobra, zobaczymy, czy wstaniesz. Nie no, spokojnie. Chociaż uchwyt, powiem wam najwięcej, to czuję nie ciężar, sam ten uchwyt. Ręce to kurde czują bardzo. No. Bo też na tych zawodach często uchwyty wam puszczały, nie? No. Dobra, a tu kciuk jak? Tak? Zawinąć. Znaczy ja zawinąć. Co znaczy zawinąć? Zamykasz. Tak? To zależy jak jest wygodnie. Zamykasz te palce. Tak. Tak teraz? Ten czy ten. Dobra, to jak teraz. Ja najczęściej zawijam wskazując. Dobra, ja się mentalnie muszę nastawić. Mocno. Mentalnie jest... waży. Dokąd idę? Dokąd dasz rady. Się za białą linię. I zostawiam, tak? Tak, i przerwę. Dokąd dasz rady. Kurde, nie kuś diable. Nie no, za linię, no już nie wiem. To już będzie, noga za nogą. Tu drobne kroczki, bo jest ciężar. I brzuch spięty. Brzuch i kroczki w ogóle. Tak jest. I do przodu. Dobra. I drobne kroczki, takie tempo. I takie dobra. Tempo, cały czas takie tempo. Dawaj, 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 dawaj. Ja już bałem się na nogi. Spadnie. No to jedziemy dalej. Od razu, bo czas leci. Mocno, góra. Góra. A teraz będzie ciężko. Nie, nie, nie. Tak nie, magnezja się wyciera. Góra. Magnezję wycierasz. Dobra, no, już nie ruszę. No to słabo. Nie, no nie jest słabo. Nie jest słabo, no jak słabo. No. Dlaczego mówisz, że teraz przeszedłem. Ale czy to nie jest ciężar taki w kipiedzie? To jest po 100 parę kilo. Zaraz zrobię. Czemu drugi raz nie mogę jeszcze tym wstać? Bo ci uścisk siadł. No uchwyt to tragedia. Zobacz, pozrywałem. Uścisk ci siadł. No nie. To jeszcze, żeby nawiązać z wami walkę. Możemy zrobić jeszcze zamiast chodzenia takie ćwiczenie. Ale dobra, i tak jestem zadowolony, że kilka metrów z tym tak naprawdę przeszedłem, tak. Nie? Pewnie, że tak. No. Ważymy komisyjnie? Jak, tak, zważymy je. I jak masz magnezję, to więcej magnezji, a nie wycierania rąk. Aha, ja mówię. Bo wytrzesz, nie ma tego tarcia. No ale zobacz, po jednym tym patrz. Ale nie ma tego tarcia. Zobacz. Wiesz, ja na przykład jestem w stanie po jednej to podnieść, tej. Jestem w stanie to podnieść bez magnezji, ale tak jak wiesz. Możesz sobie z tym wstać, potrzymać, nie iść, tylko potrzymać na czas. Uchwyt swój sprawdzić. Uchwyt i złapy. Nawet teraz myślę, żebym to zaraz chociaż podniesienie tego też, jakby to było niżej, to by było bardzo ciężko. No właśnie, no to jest kwestia tak, żeby pytać, jakie są walizki. Jedne dźwigamy stąd, jedne stąd. Wiesz co, ale to trzeba, musi być dużo właśnie większy ciężar, taki na granicy możliwości, żeby to poczuć.
Bo tak jak ty mi mówiłeś, to tak wiesz. A tej wagi, tą wagą to nie zważysz. No, chociaż może uprzemy to jakoś, nie? No i cóż, chyba wagi flakowej tu nie mam na siłowni. No to wstaniesz z tym, a później bez tego. Nie. Nie wyjdzie. Ale nie jest samą tą. Samą tą walizką. To już możesz w ręku trzymać. Ale to i tak będzie więcej. Bo 50 kilo to ja 120 pary. A ja ważę, no to ja ważę teraz zawsze idę ile. Poczekaj. No ja zobaczę. No poczekaj. Chodzę w butach. Ja się normalnie spuściłem. 125 pokazuje ta waga, tak? Mhm. To chyba ile z walizką pokażę. No nie no, przebliskałem. 170 prawie. Prawie 170, czyli 170,25. A weź ją tak na sztort postaw. No tak ciężko. Tego tak nie zważymy. No jak? Niedobrze zważył. No i tak samo wychodziło wtedy. 40. No to waga jest kurwa. Nie no, one ważyły 40, ja jestem przekonany, na bank. Na no bank, dobra, bo nie mieliśmy złowagi. Może i masz rację. Może i masz rację. Generalnie powiem wam, że już widzę, że to w ogóle inaczej to działa, bo tak jak ty mi mówiłeś wcześniej, z tym uchwytem, z tym, słuchaj, no, lżejszym tego dobra, nie czuć. Załóż to, takim ciężkim załóż bardzo. To, wszystko. Trener mówi, że uchwyt trzyma, ale się słabo idzie. To podtrzymamy na czas. A co chcesz podać, czy? Nie, no wstanie i będę trzymać. Weź, dołóż tam dychę i bumy. No dobra, ale z tego w miarę zadowoleni? Pewnie, że tak. Bo ja ci nie znam, nie wiem, czy to dobrze, czy... Bardzo dobrze. Dawaj, koniec. Dobra, stoper. Dużo tego. Nie mam stopy, warto weź. Mam sobie nie żałować. A nie, mam, dobra. Nie będę żałował, bo już mi się zrywają te. Nie, to też, żeby nie pozrywać ław. Dobra, mamy stoper. Dobra, powiedzcie mi taka mniej więcej granica, bo ja już wiem, że to będzie ciężkie. Czyli teraz tak, mamy 200 kilo na obu. Trzymamy jak najdłużej, powyżej 20 sekund będzie dobrze. Czyli 20 was... 30. No, AJ z tym stał 50, 60 sekund, ale on złapał na zamek. A ja nie wiem, co to jest. Jakiś strongman? Nie. 95 kilo waży. Więcej stał niż ja. Ale ze strongmanów? Więcej niż ty też. Sekund. To strongman jakiś? Nie, nie który jest tylko, że on złapał na zamek. Na zamek. I nas przebił. Ale też może mieć długie, bo to też będzie miało znaczenie, że mam długie łapy. Tak, długie palce. Oczywiście. A łapy ten... Ja na przykład... Nie, ja na małe. Przykład, Marcin, ja jestem człowiekiem, jak startowałem w zawodach, krzyż, ja wolałem 180 kg w rękę, ale trzymać to 10 sekund, niż 100 kg w rękę i biegać z tym minutę. No bo jak biegniesz, to jeszcze dochodzi inny wysiłek, nie? Ale mówię nawet biec, 10 sekund, ze 180 wolałem, niż ze setką. Udzian był chyba z tych biegających, co? Tak jest. No. A Sawicka chyba tylko strzymając. Statycznie. Sawicka statyka. Jak wstaniesz, proste, włączam. Tylko plecy proste, nie? Jak wstaniesz, włączam. I góra. Poszło. I mocno. I oddychaj, oddychaj. Stoisz. Krótkie. I już jest 5. I trzymaj, mocno trzymaj, dawaj. Głowa tu pracuje, mocno. Trzymaj, 10. Trzymaj, oddychaj. Łap powietrze. Brzuch spięty, trzymaj, 10. dawaj. Nie puszcza, trzymaj. Nie puszcza nic. Trzymaj. Trzymaj. Ile jest? 20. Trzymaj. 20. O, to już bym skórę sobie chyba całą pościerał. 20. Ale jest mocno. 21. Wow! Dobra! Bardzo dobrze. Przed ramiona to rozrywa. Elegancko. Dobra. Farmer wiesz, na czym polega, teraz pakujemy się i jedziemy. No, przed ramię czuję. Nie no, powiem wam, że to trzeba złapać. To tak samo jak wszystko tak z boku, inaczej wygląda. Teraz trochę mi, mam takie flashbacki, jak było w telewizji. Zawody te strongmańskie, jak oni to wypuszczali, jak na zakrętach ich przeginało. No to pewnie dwa razy więcej ode mnie dźwigali. W ogóle, że mi te ręce wytrzymały. Ja już mam jakieś delikatne te dłonie, już jestem poobdzielany. A jeszcze ciekawe, co mi tam wymyślą. Nieraz było tak, żeby dwa albo trzy straty z rzędu. No, ale to ja ci powiem szczerze, mimo że to wygląda, że kilka razy się dźwignąłem, jeszcze jak mi wydołożycie te dwa, to ja będę bardzo zmęczony. Dlatego na takim treningu strongu, na który się przygotowywaliśmy, robiliśmy dwa, maksymalnie trzy boje. Więcej po prostu człowiek nie był w stanie przerobić, no bo bez sensu. A z boku, nie ukrywam, my się trochę podśmiewaliśmy, mówię, ty zobacz, jak, co oni robią, mi jakieś dwie te, se pochodzą, popierdzielą, odpoczywają, bije się w pierś. Przejdziemy? Dobra, punkt drugi, szkocka belka. Punkt drugi, szkocka belka.
Nie wiem, czy masz, bo wiesz co, pewnie dlatego Szkocka, że zawody całe Highland Games, Highlander pochodzą ze Szkocji. I Belka była jednym z konkurencji właśnie na tych zawodach, która się przyniosła później do Strongmana. Tak zwana szkocka Belka. Trzeba to podnieść z ziemi. Zobacz, a ja będę pokazywał. Z tego co wiem, to ty byłeś dosyć dobry. Tak. To była taka twoja koronna, tak? Wszystko to na barki. Było koronna. O, cyk. I teraz tutaj, na nogach. Chyba, że masz mocne bary, to sobie wypchniesz. Albo sam. I powiem ci tak, to waży 80 kg, więc się nie bądź. To nie jest jakiś kosmiczny ciężar, to waży tylko 80 kg. Tak polądrze, jak ja to będę miał tu utrzymać. No to kiedy? Możesz... Ale to trzymasz na klacie. Tego nie trzymasz w rękach. To leży na klatce piersiowej. Ona ma leżeć tak, żeby swobodnie mógł się skupić na wybiciu. Bam! Do góry. I on odchodzisz, bierzesz sobie na kolana, przysiadasz, przytulasz się do niej mocno i teraz jednym ciągiem wstajesz i w tym samym momencie ona pędem wpada ci po brzuchu, po klacie na górę. Dobra, stoisz z nią i... Niektórzy strokowani, na przykład Kielich, Mateusz Kieliszowski, robi to w ten sposób, że on ten pęd, który tutaj generował, wykorzystałeś, żeby go podnieść do góry. To jest coś na zasadzie masyla. To jest głębsza fizolofa. Tylko, że to dojdziesz z tym do pewnego momentu i większy ciężar i tak musi pójść z nóg, więc nie będziemy tu na razie komplikować i filozofować, co z tym można z tym zrobić, bo z tym można też, wiesz, podejść i zrobić po prostu tak. Nie wiem, czy zrobisz to jeszcze? No, robiłem, 150 kg na raz się wciągałem. A, czyli to jest na zasadzie rwanie poczuć. Tak. Można zrobić, tak. No tak, ale ty jakoś drgasz przy tym, to gdzie ja. Ale też ty jest już to technicznie. Tak się to powinno robić. Czyli najpierw samo podejście, czyli łapie... Na kolana. Poza, ale właśnie, jeszcze przysiąść, bardziej. Jeszcze bardziej. I bardziej. Na nogach przysiąść są bardziej. Na nogach. Nie, tupa niżej. Tupa niżej. Niżej. Jeszcze niżej. Dasz radę. I teraz jednym pędem, patrz, trochę pomoże. Jednym pędem dalej. Hop! Trzymasz? Trzymaj. Odchyl się trochę do tyłu. Ułóż sobie, hop. Nie, do. Dobra, jest błąd też. Ale spróbuję. Ja nie wiem, jak się ułożyć. Patrz, źle złapać, bo złapałeś tutaj. Na początku sobie złap, ja sobie na przykład... Właśnie Lenik mówi na sobie, ja mówię tak, przy to mi leci. Patrz, zobacz, delikatnie sobie, ja sobie zawsze tymi kciukami odmierzam w ten sposób. Delikatnie w ręce cofamy i ona mi wchodzi w ten sposób, widzisz? No. A tobie wchodzi tak. I z tego jest ciężko. No dobra, to może mieć znaczenie, bo... No bo żeby ona się przyturlała po tobie trochę, nie? Tak. Ty, ale jak to tak przyciska, to odcina. Odcina. Was też? Ta sama zasada tam. Dlatego tu wszystko robisz na jednym tchu. Ja nic nie chciałem mówić przy sparcerze farmera, przy lekkim. To sobie myślę, co to jest? Ale chodź, przecież ciężki mi odcinało. Chodź Konrad. Położyłem mu na klacie, żeby ją sam przytrzymał. Albo inaczej, proszę, dawaj, nie wkręcajmy razem z nim. Dawaj. Przełóż sobie ją. Czyli jak tak mówiłeś? Tak, na kolana. I na kolana wciągnij. W tej pozycji ma wciągnąć. Nie, nie tak. Dobrze. Nie zaszło ci szyi wtedy. Tu, złap wyżej troszkę. Tak, troszkę wyżej. Ale przecież może sobie poprawić łapę później. Dobra, i teraz dalej. Na kolana. Mocno tutaj. Przytul się do niej. I teraz podciągnij palce tak jakby tu wyżej. Wyżej. No. Nawet za wysoko. Za bardzo wysoko. O, i teraz jednym pędem dawaj w górę. Hop. Kręć się. Trzymasz? Nie wiem. No trzymasz. Ode mnie trzymasz, ja puścimy. Ja też puścimy. Dobra, dam się trzymać. Teraz wybić z nóg albo wycisnąć. Nie musisz jazdę kurować. No. Teraz zesy. Zróbmy inaczej. Zrobimy jeszcze raz i przepracujemy cały ruch, czyli pomożemy też wycisnąć na górę. No dobra, jaki jest problem? Czy ja jestem tak słaby, czy że to technicznie? Słaby. To jest 80 kg. To jest 80 kg. Różni się to tym od sztangi. Że nasz tam złapiesz tak, tu masz uchwyt motkowy. Tu masz jeden uchwyt. Nie masz możliwości, że jesteś mniejszy, to sobie zwęzisz, rozszerzysz, coś tak na nasz tam. Tu masz tylko i wyłącznie ten uchwyt. I to też robi robotę. Jak tu już stoisz, to pamiętaj, to nie jest sztanga. Tu musisz się odchylić do tyłu. Musisz, bo ona ma leżeć u ciebie na klacie. Ona ma leżeć u ciebie na klacie. I z tej pozycji, także trochę te kolana muszą być ugięte, tu wypięty do tyłu, z tej pozycji musisz albo ją wybić, albo po prostu ją wycisnąć. No dobra, wycisnąć wiadomo, że nie wycisnę, bo to już rozumiem, że musiałbym mieć bardzo ten, ale z nogami... Tutaj, jak ona jest, to tutaj nie możesz ci sprawiać żart. Tutaj możesz być spokojnie sobie trzymać i być w stanie się skupić na tym. Tutaj, jak stoisz nawet, tak ona ci mówi, jak stoisz, nie trzymasz jej w łapach.
Ona leży na klacie. Ona swobodnie leży. Ona swobodnie leży, ty ją tylko tu trzymał. Bo jak się trzymał, to nawet na logikę będziesz miał dwa punkty. Nie, no zajedziesz ręce. A tak masz klatę, z trzech miejsc odbierasz. Aha, dobra, czyli to tak naprawdę te ręce dochodzą, jak już z ciała zaczynają tak wybijać. Żeby to nie, to musi w jednym ruchu iść. Rozumiem. Dobra. Jakby logistycznie to kumam, ale praktycznie... Ale no, już zarzut. Jeszcze już opanował. Czy opanował, to jeszcze nie. Przekręcamy? Przekręć sobie trochę. Jak? Tak, żeby było. O! Żeby w tej pozycji się wciągnął w tej ręce. O! Ręce dobrze? Co? Ręce dobrze? Aby troszkę już tutaj sobie dalej to robić. No tak, teraz. No. Pa. No. I góra. Hop! Jeszcze. Siedzi. Odpuść się troszkę. Po prostu góra. I dalej, pomożemy. Hop. Trzymasz? Puszczamy. Nie. Ale trzymaj. Trzymaj, na górze. Dawaj, my puścimy. My puścimy. Chyba tak. Puszczamy. Puszczam. Trzymaj. Trzymaj. Trzymaj tyle i przytrzymaj tyle. I na klatę spójrz. Spójrz na klatę. Spójrz sobie na klatę i lodowatę. I lodowatę. I teraz powinno już sama pójść. Nie jest ciężkie, prawda? Jest. Ale nie wiem, jak już tu... nie jest niemożliwe, ale jest ciężkie. Tak? Jest tak, że czuć... No ogólnie czuję... I nawet to jest samemu. Wydaje mi się, że jak już trzymałeś, że jak już tu sobie spuściłeś i położyłeś na ten, to już kontrolowałeś te ciężar. Tak, tylko tu jeszcze się, widzisz, nie wiem za bardzo jak ułożyć, bo jeszcze coś specjalnie sterowałem. Byłem bardzo sekuracyjnie tutaj. Ale to na plus duży, jak już puściliśmy, to widać, że stabilizacja jest mocna, bo nawet drganie jest sam. No to stabilizację robię, powiem wam, dużo naprawdę daje ta, wszystkie te akrobatyczne, nie? Słuchaj, zobaczcie jedną rzecz, patrzcie. Niby jeden ruch, ale słychać byłoby w oddychaniu, nie? Żeby nie, ale to ja twierdzę, że ja inny wysiłek, ziomek, ja później jadę na trenerze tutaj. Trenerze, ja jadę później na ten. Większość osób, które przyjeżdżały do nas, wiadomo, nie mieliśmy wtedy tej belki, mieliśmy tą cięższą, 160. Problem największy był tu. Tu. Ten ruch opanować. Bo jak już tu miałem, ja na przykład jak zaczynałem dźwigać, a mnie najgorsze było wciągnięcie. Jak już tu miałem, to wycisnąłem, ale to tragedia. Nie, jak do niego przyjeżdżałem, miałem rekord na banki 110 i belka ma 110. Belka ma 110. Ja mogłem sobie sali zrobić na przykład raz po raz, trzy razy po raz. No dobra, ale czy to miało, jakby nie znam się na tym, czy to miało sens. Według mnie po czasie powiem, że to miało ogromny sens. Z tego względu się adoptowałem teraz do dużego ciężaru. Nie adopto, Adaptowałem. Adaptować można. Dobra, to cię nie będę poprawiał, bo zaraz mi coś dołożysz. Dobra, dawaj. Podychu dam. Dawaj. Próbuj teraz sam. Teraz bez pomocy pomożemy ci. Czyli to mam. No i tu sobie dalej. Tu dobrze jest. I teraz na nogi. Na nogi, na kolana. Przytulcie. I jednym kablem na górę. I w górę. Cyk. O! Kurwa, elegancko. Dobra, przysunujemy. Mocno wcisnąć i wycisnę. Noga, noga, mocno, znów. I znów. Nie wycisnę, bo nie ruszę. Mocno noga, hop, góra i łeb do przodu. I stop. Stop, puszczam. Stabilizuj. I nawet 20 sekund jeszcze raz. Nie, no tutaj to mogę. Mogę ci zaśpiewać nawet. Te stabilizacyjne nie są ciężkie. Dobra, co już? Opuść. Wiesz, że nie do prosty jest. Marcin, opuść. Bo pokażę ci jeszcze. Tu to klatę już spokojnie jest. Nic się nie stanie. Klatka zamortyzuje. Początkowo każdy, kto ma do czynienia z belką, stoi tak. Może łatwiej ci będzie takie wybić. Nie będzie tego pujania. Wiadomo, z dwóch nóg jest większa siła. Ale na początku, ja też na początku, Konrad, przeważnie każdy, kto przyjeżdża, stoi tak. Bo nie ma teraz duchu. Odpada ta stabilizacja. Dokładnie. Stajesz się jak bardziej. Ale nie ma wybicia. Właśnie. Teraz z jednej nogi. Ale tak ciężko będzie mi stąd to. Ale tak już klęca jest ładny. I teraz podpoczniemy z 5 minut, teraz tego głodu, żeby zobaczyć się żaru. Zmęczony jesteś? Nie wiem jak to... Ale czy jesteś zmęczony? Porównać... Nie, no to ogólnie to jest w ogóle inne zmęczenie. To jakby dla mnie to jest o tyle nowe, że nawet zwykłe dźwiganie na siłowni jest w ogóle inne. Ale nie, chodzi mi o to, czy teraz na przykład już czujesz takie zmęczenie, że musisz chwilę odpocząć. Żeby do następnej serii. Czuję, że jestem wielki. Chciałem ci pokazać, chciałem ci powiedzieć, dlaczego myśmy tam tyle odpoczywali. Nie, no to ja już powiem szczerze, ty nie jechałeś z nami tutaj w aucie. Ja po walizkach czuję mega przerażony. To ja się nie dziwię, że ja robiliśmy więcej mogliście robić. Robiliśmy 3, maksymalnie 4 konkurencje. My robiliśmy belkę, robiliśmy walizki, na przykład dajmy na to martwy ciąg. W każdej konkurencji trzeba z 50 minut odpocząć, żeby przynajmniej ta krew spłynęła, żeby nie było tego spompowania. To ja się pytałem właśnie, ile dochodziliście po zawodach do siebie, bo jak ja bym miał 5 takich konkurencji, to powiem wam, zwykłe dźwiganie na siłowni, ja sobie tam coś, wiesz, kiedyś to dużo nawet dźwigam,
Ale to się w ogóle chowa tutaj. Znaczy 5 konkurencji, a jak ja miałem na przykład 6 konkurencji rano, 2 godziny przerwy i 6 i na jakich obciążeniach? No to nie, no, no to... Myśmy się śmiali, że na przykład kole byliśmy podczas tego i była też uzupełniać. Ale to teraz robię się też tak po tym razie, czasem po tarczach tak robię. Tak, bo ten trening 3-4 godziny nieraz trwa. A wiesz, a najgorsze w takich właśnie jak rano i południe była ta przerwa. Bo ta przerwa schodziło wszystko z siebie, zaczęło kopać skurcze, wszystko zaczęło boleć i od nowa trzeba było się rozgrzewać. Nie no, panowie, to samo, ja musiałbym chyba tego spaceru farmera narąbać, samo to, żeby wzmocnić ręce, żeby w ogóle żeby to utrzymać. No. Ale wiesz, to jest w przodu tym wkręcaniu. No da, ale to może raz mi wyszło, a tak. Dobra, jeszcze jedna firma, teraz sobie staniesz, już mnie nie dotykamy. Nie dotykamy. Tak, to nie, wcale mnie nie motywuje. No dobra, wiecie się trenera. Dobra. wcale mnie to nie zmotywowało. No i moc. To jest bardzo dobry to tego momentu. I tu mogę sobie złapać oddech. Tak. Pięknie. No i teraz próbuj sobie tą nogą za kroczną. O właśnie. I mocno, wybij. To mi wyleci. Nic nie wyleci. Lekko pomóc. Nic nie wyleci. To pomóż, ładna. 3, 4, 1. Ja dużo nie zostawię. Ja to już nie pomogę. Nie trzymam. No to jest najlżejsze. Dawaj, pomóż Konrad. Do klaty, dawaj, do klaty. I dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj, hej. Hop, hop. Góra. Daj. Dobrze. Teraz samo otwórz na klatę jeszcze raz. Samo otwórz na klatę. Jeszcze raz. Boba. Jeszcze raz. Góra, hop, góra. Blokuj. Nogi. Trzymaj sam. Trzymaj. Jeszcze raz. Dobra. Góra. Dobra. Góra. O, góra. Koniec. Pozycja. I ostatni. Dawaj ostatni. Bomba. Góra! Mocno dawaj do gafon. Chodź. Dostaw. Trzymaj. I luz. No i pięknie. O kurczę. Nie żady. Mroczni były? Bracia Mroczni wystąpili. To było tak, że wiedziałem, że dużo pomagacie, ale wiedziałem, że mi na tyle, jako z szacunku do mnie, jak ja do was na macie, na tyle mi daliście, że maxów ja i tak pchałem coś. Wiem, że dużo później musieliście na pewno. Któryś, ja ci powiem tak, drugi, trzeci trening byś to sam już wyciskał. Bo wkręcanie się ci bardzo dobrze. A zazwyczaj było tak, że ktoś do nas przyjeżdżał i nie mógł wkręcić. Tak. Ta pierwsza faza idzie gorzej. Dobra, i za którymś razem też poczułem, jak ułożyłem lepiej ciało, to nie odcinało mnie. Na pierwsze, ja nic nie chciałem mówić. To ja bym dostał kopa na klatę. Normalnie dusiło mnie. Tak, bo przetaczasz cały ciężar po przepłynie. Tak, ale jak już po intu miałem, to faktycznie jest tak. Jak ci lepiej było stać? Jak stałeś tak, czy jak stałeś tak? Tak jest na pewno stabilniej. Ale do wycisku ja bym musiał popracować, żeby te ręce, bo stąd to jest bez problemu, ale rękami było ciężko. Ale tu jak stoisz tak, nie ma z tego wybicia. Tak jest niepnięcie. Może, musiałbym... Generalnie ciężko mi się wypowiedzieć, ten temat musiałem porobić, ale jak ja bym porobił tego spaceru farmera i tego, nawet z takimi odstępami, człowieku, to się nie dziwię, że ja się dziwię, że tak szybko robi się w treningu. I jeszcze tego te, bo te, jak to jest, większe partie się chyba bardziej męczą, bo wy jeszcze chodziliście z tym. Słuchaj, my dzieliliśmy to na partie tak, że na przykład jak robiliśmy partie górne, to do tego robiliśmy jakieś biegówki. Jak zaczynaliśmy już robić na przykład kulę, gdzie dźwigasz typowo grzbietem, no nie? To do tego i plus biceps, gdzie już był rozgrzany do kuli, to ładowaliśmy od razu oponę, bo były ręce w kleju i biceps dogrzany i kurczę, też z grzbietu wszystko szło. Ale to, jeżeli ktokolwiek tego próbuje, to nie może próbować na małych obciążeniach, bo faktycznie na małych, to co możesz tak robić? No może te ruchy wyczuć, trzeba zdjąć te kilogramy troszeczkę, no ale żeby docelowo trenować strukturę, no musisz robić dużych obciążeniach, no bo to jest to. A rzadziej. To, że słuchajcie, kochani, dzisiaj dwie konkurencje przepracowaliśmy, uważam, że w bardzo, bardzo dobrym stylu. Pierwsza w facet farmera, druga wyciskanie szkockiej belki. Uścisk wyrobiony, bary spompowane. W ogóle jak teraz ktoś w Łodzi ze mną zbije pionę, to... Ścisnę jak. A też nie ma robić co więcej, bo nie ma się zniechęcać na pierwszym treningu do innego sportu. Chodzi o to, żeby sport polubić. Zniechęcać jak zniechęcać, tutaj, to naprawdę ciężko by było mi więcej zrobić. Tutaj żarty żartami, ale można powiedzieć, że zrewanżowaliśmy w pełni, bo jak ja przyszedłem na Zenit, to też mnie nikt po łbie nie skakał, nikt mi łokci pod ścianą nie uderzał, tylko wszystko było robione małymi kluczkami. Żarty oczywiście były, bo to normalne. Ale spodobało mi się, taka prawdziwa siła, trochę inaczej niż na siłowni. To jest
taka prawdziwa siła siła. Zupełnie inna, to jest zupełnie inny trening niż taki trening na siłę. A co do wyciskania, no właśnie tej belki, to wiem, że Radzik, jesteś mistrzem Polski. Masz rekord. Mam rekord Polski. I teraz były te mistrzostwa Polski. No. Ogólnie na czym to polega, jak to oceniacie, jak cała impreza? Czy znaczy wiesz co, ja się szykowałem do tych mistrzostw Polski, chciałem wystartować. To wiem, no, to wydaliśmy. Dwa miesiące temu nadrywałem klatkę. Wyciskałem już 180 kilo, no to bo tam najwyższe cele bym powalczył. Czyli nie? Tylko stówkę więcej niż to. Dokładnie. Aczkolwiek, no mówię, 217,5 kilo, gdzie teraz Marek Czajkowski wyciskał 200, Robert 195, Łek 190. Kto został w ogóle mistrzem Polski? Marek Czajkowski. A. Pepsi 200, aż naprawdę tak. Super wynik. Trzeci człowiek, który wycisnął 200 na zawodach w Polsce, był wycisnąłem ja, Kielich. Teraz dołączył do tego Marek Czajkowski. I to tylko strongmani startowali w tym? Dawid Elgiert jest wyciskaczem na klatkę. Albo trójboistą. Nie chcę powiedzieć, że utrudniają trójboistą. Bo Marek jest strongmanem. Marek jest typowo strongmanem. I Marek był najmniejszy, tak można powiedzieć, z całej obsady. Najmniejszy się poważył tylko 100, niecałe tam 130 kg, 129 chyba. I powiem ci, no tutaj w strongmanie bardzo dużą rolę wyciska, może nie, co jak wyciska, odgrywa nie sama siła, ale też technika, dynamika. Możesz belkę wycisnąć z klaty, a możesz ją fajnie tak, podpić, wykazywałeś. Wiesz, na przykład był taki ciężarowiec, który został strongmanem, Misza Koklajew. Misza nigdy nie robił siły. Misza robił albo na unik, albo na nożyce. Także wiesz, to techniki pomagają. I to jest właśnie bardzo piękne w całej dyscyplinie strongman, że przychodzili ludzie właśnie z różnych dyscyplin, ślubowali swoje techniki, robili po swojemu. To i tak budowali to. Tak, trochę tak jak MMA siłowe, połączenie różnych dyscyplin, tak skonsolidowany w jednym. Ale panowie, do każdego, nawet takiego wiecie, z siłowni gościa dać tutaj, no nie wiem jak ja wypadłem, ale no myślę, że większość ludzi polegnie na takich technikach. Znaczy powiem ci tak, jak kiedyś zapraszaliśmy gości na szkocką belkę, to każdy miał problem z pierwszą falą. Zresztą widzowie Reelfarm na pewno pamiętają, bo to jest teraz na kanale. Nie? Generalnie to miałeś problem z tą drugą fazą, ale gdybyśmy popracowali jeszcze troszeczkę, dałoby się to wyciskać. Czyli nie było, moi trenerzy, czyli nie było siary. Tak. Znaczy, czekaj, bo ja nie wiem, czy mam mówić, jeszcze nie wiem, tak jak Krzysztof, czy mam się zachować jak trener w sobotę. Jest dobrze, ale się zawsze nie mówię. Zawsze mówisz, tak. Nie, bo tak, siedzę kiedyś, bo tak, to było pewnie przed walką. Jest dobrze, ja mówię dobrze, ale na chuj się podniecasz. Nie no. Jak powiedziałem ci, że jest dobrze, ale nie wiem, że jest bardzo dobrze. Ja kiedyś sam to wycisnął, ale widzę tutaj jakieś, no nie takie hardkorowe jak wy, obciążenie wybraliście, ale jest jakieś przełożenie na takie sporty walki, taka siła i taka jakaś stabilizacja, stabilność, to w to wchodzi, myślę, że... My musimy, ale to już tu na nasz kanał chyba sprawdzić tego największego judokę łódzkiego, zabijakę. Ja nie chcę gadać, wiesz, głupot, ale wydaje mi się, że... Że może być walka wyrównana, że być wszyscy że może być gorzej, pomimo wagi razy dwa. Możemy kręcić jeszcze jakiś zakładzik zrobić. Słuchajcie, jest plan zrobienia na Strong Ekipie zawodów przyjaciół Strong Ekipy. Tak. No i chyba się to odbędzie. Będziemy musieli to, także tutaj pierwszy zawodnik się przygotowany. Ale ja mu nic... Albo dobra, powiedz mu później, powiem, on patrzę, że oszukujemy. To powiecie mu wszystko, to i tak niewiele dodam. Dziękuję wam serdecznie, miło gościć tak, nas na kanale. Pozdrawiam. A ja dziękuję za super trening i lekcję pokory. Dzięki również. Lekcji pokory nie było, bardzo dobry występ. I pozdrawiam wszystkich widzów kanału Reelfarm. Do zobaczenia. Trzymajcie się.